Nazywam się Krzysztof Jackowski. Jestem, trudno określić kim, medium, jasnowidzem, kimś w tym rodzaju. Ja powiem coś inaczej o koronawirusie. Coś jako jasnowic i coś, co dotknęło mnie, to, słuchajcie, 12 lat temu. Kiedy 15 września 2008 roku pierwsze amerykańskie banki zbankrutowały, moja córka, Monika, mówi: tato, do czego to doprowadzi? Skupiłem się, powiedziałem: Monika, do dużej wojny na świecie. A ona tak myśli i mówi: tato, ale to będzie wojna też w Polsce? Ja na to pytanie się skupiłem i ja mówię tak: Monika, krótko przed dużą wojną na świecie ludzie w Polsce i w Europie będą bali się oddychać. Co to znaczy? To Czarnobyl będzie... Ja wiem, Czarnobyl nie ma nic wspólnego z oddychaniem. Oddychać będziemy się bali. To jest znak, że będzie krótko po tym wojna duża. Potem to powtarzałem na filmach. Ci, co mnie obserwują, wiedzą, że to mówiłem 4-5 lat temu. To zdanie. Pytanie. Czy my się teraz boimy oddychać? Boimy! Człon? Dwa człony tego zdania. Krótko przed dużą wojną na świecie, ludzie w Polsce i w Europie będą bali się oddychać. Człon mniej logiczny się już sprawdził. Dlaczego ma się człon bardziej logiczny nie sprawdzić? Tego się obawiam. Jedyna otucha, jaką wtedy mojej córce dałem, powiedziałem jej tak: w Europie, i tego do dzisiaj nie rozumiem, w Europie najbezpieczniejszym miejscem będą dwa państwa. Rumunia i Bułgaria. Nie wiem dlaczego, tak to czuję.